teraz do kamery, tak żeby było słychać, żeby każdy usłyszał, a szczególnie żebyś ty usłyszał, drogi facecie, żebyś usłyszał, żeby do ciebie dotarło, że kobieta to nie jest facet, że kobieta to jest zupełnie coś zupełnie innego. I jeżeli kobieta, jakakolwiek kobieta, szczególnie twoja kobieta, mówi do ciebie coś przykrego, to nie znaczy, że ona chce cię obrazić. To nie znaczy, jeżeli cię wyzywa od najgorszych, tych na cztery litery, tak, to też nie znaczy, że ona chce cię obrazić. Nie. To znaczy, że ona po prostu nie daje sobie rady z własnymi hormonami i woła o pomoc tak głośno, żebyś to usłyszał i tak stanowczo, żeby cię to poruszyło, żeby cię to poruszyło. Palancie. No i dlatego, jeżeli cię to palancie nie porusza, to znaczy, że nie masz ludzkich uczuć. Kobieta głęboko poruszona potrafi użyć nawet bardzo niekulturalnych określeń, wołając o pomoc. I jeżeli kobieta używa bardzo niekulturalnych określeń, to znaczy, że bardzo woła o pomoc, albo że jej hormony wołają o pomoc. A to jest wszystko jedno, czy kobieta, czy hormony, bo to przecież wiadomo, że kobiety mają te same hormony co faceci, tylko 100 razy więcej.